Siema z rana. Mamy niedzielę, 25 luty, piękna pogoda. Jakieś 10 stopni, słoneczko świeci i zaczynamy nowy dzień, nowe zlecenia. Od czego zaczynamy? Dzisiaj po niemiecku. Od kiełbaski. I jedziemy komuś tam samochód uruchomić, bo chyba akumulator ma słaby. Ale dobra. Kiełbaska zjedzona i słuchajcie, po takiej dobrej kiełbasce to musimy teraz Fiata 500 naprawić. 500 i pani już czeka na mnie. Morgen! Pokrótce postaram wam się wytłumaczyć, co jest grane z tym Fiatem 500. Ten samochód pani postawiła na parkingu jakieś 10 dni wcześniej. Nie był uruchamiany. Ten Fiat to jest hybryda. Słuchajcie, w ciągu tych 10 dni akumulator się całkowicie wyładował do tego stopnia, że nawet nie można otworzyć drzwi z pilota. No co ja mogę zrobić w niedzielę? Postaram się uruchomić ten samochód z akumulatora, pomierzę alternator, czy dobre napięcie daje. No i co więcej mogę? No i odeślę panią, żeby sobie pojechała jutro, pojutrze do warsztatu. Tak sobie to wymarzyłem. Co może iść nie tak w niedzielę? Was haben wir hier? Messen wir die Messe. Ich messe den Messer, mal sehen, bitte. Fiacik hybryd. Hybryda. Zaciera się wynalazków. I pani mówi, że postoi samochód. Tydzień i się wyładowywuje. Cały czas. Kilka razy już tak miał. W wolnym tłumaczeniu. Mówię pani, że to jest dosyć nowy samochód. Pani mówi, tak, ten samochód ma tylko jeden rok. I po 2 tygodniach już się takie coś po raz pierwszy zdarzyło. Ona mówi, że to jest chyba model poniedziałkowy, jak przychodzili do pracy. Ona ma już dość. Cały czas się to zdarza i samochód był już tydzień w warsztacie. Testowali wszystko i wszystko jest w porządku. A się rozładowywuje. Samochód zmierzyłem, znaczy baterię, miała tylko 4 V. I teraz jest problem, tłumaczę pani, ponieważ dzisiaj jest niedziela, a my nie mamy dostępu do Fiata, do ich placu. Do niektórych warsztatów mamy, do Fiata i do Forda akurat nie mamy. Mało tego, oni nawet nie mają skrzynki na listy. Jeżeli ja bym nawet zabrał ten samochód i postawił im gdzieś tam pod warsztatem, pod salonem na ulicy, no to musiałbym gdzieś ten kluczyk od tego samochodu wrzucić, a oni nie mają skrzynki na listy, dlatego, że wychodzą z założenia, bo listonosz chodzi w dni powszednie, to i tak mamy otwarte, no to po co nam skrzynka na listy? I tak ma bardzo dużo firm w Niemczech, no niestety nie jest mi to za bardzo na rękę, a chciałbym kobiecie pomóc. Wobec tego odpalimy to auto i mam nadzieję, że dojedzie jutro do warsztatu. No taki jest plan. Zmierzyłem pani alternator, może nie pani, tylko Fiatowi, który daje prąd 13,6 V. No to jest wystarczające. Słuchajcie, nie mam co w tym samochodzie dalej mierzyć. Ja mógłbym mu komputer podpiąć i tak dalej, ale słuchajcie,
Ten samochód ma tylko rok czasu, on ma pełną gwarancję hybryd. On się musi znaleźć w warsztacie. A po drugie, ja nie mam czasu na takie zabawy, żeby wszystko dokładnie mierzyć, bo co to da? Coś tam jest zepsute, coś pożera prąd, gdzieś jakieś zwarcie jest, czy cholera wie co? Samochód musi się znaleźć w warsztacie, ale nie w niedzielę. Dlatego samochód jest odpalony, ona ma jeździć. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko dobrze. No bo co może w niedzielę iść nie tak? Das meine ich. Wenn Sie müssen die Batterie aufladen, brauchen Sie Lichtmaschine. Also brauchen Sie, dass der Motor läuft. Ja. So wie jetzt. Ja. Also Motor läuft, so wie jetzt, muszę Sie... Kolejny dobry momencik, aby się zatrzymać i coś wytłumaczyć. Słuchajcie, odpaliłem kobiecie samochód mobilnym akumulatorem, wszystko odpaliło. I kobieta mi mówi, tak jak większość klientów, aha, to teraz wystarczy, że pół godziny pojeżdżę, jest wszystko ok. Nie, nie jest ok. Przede wszystkim, wcale nie trzeba samochodem jeździć, wystarczy, że silnik pracuje, alternator chodzi, akumulator się ładuje. Po drugie, pół godziny ładowania, jeżeli potem zostawicie znowu samochód na parę dni, no to za dużo to nie da nic. Przyjdziecie potem znowu za parę dni i znowu auto nie odpali, no zależy też jest od pogody i tak dalej. Słuchajcie, to tak jak z komórką. W pełni wyładowaną komórkę, naładowalibyście minutkę, dwie, no to też za długo nie porozmawiacie, tylko się znowu zaraz rozładuje. Pełne naładowanie, dużego akumulatora, zależy też od prostownika, pogody i tak dalej, akumulatora, to jest około 10 godzin, a nie pół godziny. Jeżeli się odpali samochód mobilnym akumulatorem, to trzeba po prostu wtedy jeździć, jeździć i jeszcze raz jeździć. No i dziwności, powiem wam, z tym Fiatem są straszniaste. Alternator działa, wszystko musi być tak, że musi być tak z tym Fiatem, że ja ci odjadę, bo tu pani chce jechać, że ok. A policja jadą. Siema, z rana i jedźcie dalej. O, co mi tu zrobili? Posłuchajcie, jaki jest numer. Muszę z powrotem jechać i panią odebrać z tego. Z ulicy, od Fiata 500. Chamska 500, zobaczcie. Ładuje, akumulator przyjmuje prąd. Pani, odpaliłem go, pani pojechała. I dwie minuty później auto zgasło, różne błędy zaczęły się pojawiać. Także no niestety, ale będziemy go zabierać. I niestety z tym samochodem będzie musiał jechać na szpandał. Kurde, ja nie wiem, czy tam jest ten. Czy tam jest skrzynka. Co ja z tym Fiatem tam zrobię, kurde, w niedzielę? Co ja z tym Fiatem w niedzielę zrobię tam? Ajajajajajajaj. Muszę pomyśleć. Dobra, będziemy ładować Fiata. Najpierw muszę ją znaleźć. Centrum miasta, jazda taka, kurde. Ciasno tu jak cholera. Nie wyobrażam sobie, gdybym musiał mieszkać w centrum Berlina. W ogóle w centrum jakiegoś miasta. Zabetonowane wszystko, zamurowane. Problem z parkingami. Ja nie wiem, co tu ludzie widzą w tym. Ach, mieszkam w centrum. No czym tu się chwalić? To jest kara dla mnie by była, bym musiał w centrum miasta mieszkać. Naprawdę. Katastrofa. Katastrofa. I te strefy jakieś, i te ekstra płatne parkingi na ulicy, i to, i tamto. Ach. Chcę iść tam do sklepu, muszę zaparkować 5 km gdzie indziej. No, no idiotyczne po prostu, no. Centrum jest tylko dla turystów, a nie kurde dla ten. Nie dla ludzi. Żeby mieszkać tu. Chyba, że ktoś faktycznie nie ma samochodu, nie posiada, nie chce mieć. Jeździ tramwajem, jak to się mówi.
No jedziesz, kurde. Nie wiem, na co czekał. Jest pani, będziemy holować Fiata. Jaki numer z głupim Fiacikiem jest? A taki numer z głupim Fiacikiem jest, że tam jest coś elektronicznego nie tak. Samochód jest roczny, czyli ma pełną gwarancję. Powinienem go teraz wziąć i odholować, ale go nie mogę wziąć odholować, ponieważ moje zlecenie już zamknąłem. Samochód odpaliłem, było wszystko ok. No wobec tego potrzebowałem nowe zlecenie. Nie byłoby z tym problemu, ale dzisiaj jest niedziela. Tak czy owak nie mogę samochodu do warsztatu odstawić, ponieważ warsztat dzisiaj Fiata jest zamknięty, a my nie mamy dojścia do parkingu do Fiata. Nie ma tam nawet skrzynki na listy, gdzie mogę samochód gdzieś na ulicy postawić. W międzyczasie, jak sobie porozmawiam z nowym klientem przez telefon, to mam wytłumaczyć, co jest grane z tymi zleceniami. Chodzi o to, że ja nie mogę wziąć sobie samochodu od tak sobie i z nim jechać bez zlecenia. Choćby ze względu na ubezpieczenie transportu. Moja Toyota do mnie dzwoniła. Mam teraz zlecenie Toyota, nieważne. Nagrywa się? Nagrywa się. I teraz tak, nie mogę Fiata zabrać tam, ponieważ nie ma tam dostępu do Fiata. Musiałbym tego Fiacika wziąć do nas na parking, a jutro znowu trzeba było dzwonić po trzecie zlecenie do ubezpieczalni. I ubezpieczalnia by robiła najprawdopodobniej duży problem. No jak? Trzy zlecenia? No bez sensu. Dlatego z kobietą ustaliłem, że ona zadzwoni jutro do ubezpieczalni rano i powie, że samochód znowu nie odpala. Wtedy będzie to drugie zlecenie, nie będzie problemu. My przyjedziemy wtedy i od razu samochód zabierzemy i odwieziemy go do warsztatu, bo to jest dzień powszedni, wszystko jest pootwierane. Także Fiat został, a teraz mamy Toyotę jakąś tam znowu coś z hamulcami czy z czymś tam i odpala hamulce zepsute. Jedziemy, zobaczymy co nam życie przyniesie. Niedziela. Auto jest na Bismarckstrasse, ale nie na Bismarckstrasse w centrum miasta, tylko na Bismarckstrasse w innej dzielnicy. I słuchajcie, już tam kiedyś o tym wam mówiłem, tak jest bardzo często w Berlinie. Ale tutaj jest definitywnie pomyłka, bo kod pocztowy, bo w Berlinie obsługujemy to wszystko z kodem pocztowym. Bez kodu pocztowego nie jesteś w stanie znaleźć, bo jest kilka razy taka sama ulica. Berliner Strasse to jest już chyba 6 czy 7 sztuk. Chodzi o to, już wam wytłumaczę dlaczego. Kiedyś był DDR i był zachodnie, były Niemcy. I jak oni się połączyli, tak, zachodnie Niemcy miały przykładowo Bismarckstrasse i wschodnie Niemcy miały Bismarckstrasse. I po połączeniu się tego powstały dwie Bismarckstrasse. Dlatego po prostu trzeba mieć kod pocztowy też do tego, żeby znaleźć odpowiednią ulicę. Ale tutaj jest definitywnie pomyłka, bo ja mam kod pocztowy tutaj. I nawet ci ludzie tutaj przyjechali, jakaś tam kobieta, która miała mi pokazać to auto, a się okazało, że auto stoi gdzie indziej. Także no definitywnie błąd na komputerze i teraz jedziemy gdzie indziej. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ale namieszane. Niedziela! To jest niedziela. Ja tak uwielbiam. To jest akcja, coś się dzieje, a nie żeby nudy były. O, zobaczcie, patrzcie, jakie ładne autko tutaj stoi. Taki ładny mesio. Podoba mi się. Czarny kolorek. Bordowy dach, coś pięknego. Powiedzcie, że nie. Ładny skubaniec jest. V8, biturbo, grubo. Może tak źle zaparkuje, to go odholuje, albo policja go zabierze, bo coś będzie miał nie tak, to się nim trochę przejadę. Takim często bywa. Jedziemy najpierw odholować, albo zobaczyć Toyotę, to jest ważniejsze. A więc tak. Tu mamy Toyotę, stoi na awaryjnych. A co się z Toyotą stało? Bardzo prosta rzecz. Pani jeździ hybrydą i pojechała sobie na stację benzynową, żeby go zatankować i wlała diesla do Toyoty Corolli hybrydy. I ona mówi, kobiety robią takie rzeczy. Nie musi się tłumaczyć, bo kobiety robią po prostu takie rzeczy. Ale no pewnie, faceci też robią, zdarza się, jesteśmy tylko ludźmi. Na szczęście to było nie na odwrót, tylko diesel do benzyny, a nie benzynę do diesla, bo by mogły
wtryski pójść i tak dalej, mam nadzieję, że tam nic strasznego nie będzie, odwieziemy ten samochód do Toyoty i oni jutro czy tam pojutrze, no po prostu przeczyszczą, zrobią i będzie jeździła kubitka se dalej. Dobra, lecimy, bo autobus czeka. Niedziela. Mamy następne zlecenie, Ford jakiś tam, nie da się już biegów zmieniać, czy nie zmienia biegów. Pytam się pani, czy to jest automat, czy to jest mieszalnik zwykły. Ona mówi, że ona nie wie. Także pojedziemy, zobaczymy, będzie ciekawie. Przy niedzieli taki komentarz przeczytałem, że ja jestem na usługach policji i że ja to się tam nie znam, bo nie mam prawa na przykład dowodów rejestracyjnych zabierać ludziom. No ja w sumie nie, no ale policja ma prawo. No. Tak samo jak i w Polsce, jak i w Niemczech ma prawo wam zabrać policja dowód rejestracyjny, jeżeli tam są przesłanki do tego, nie wiem, samochód nie spełnia norm, samochód zagraża, nie wiem, ruchowi publicznemu na drodze, czy co tam. A co odnośnie tych usług dla policji, jestem na usługach policji. Słuchajcie, takie krótkie wyjaśnienia, jeżeli ktoś tam ma jakieś inne myśli. Ja jestem pomoc drogowa. Jest też, nie wiem, pogotowie ratunkowe, jest tak samo straż pożarna, są tam jakieś wodociągi, kanalizacje i te wszystkie służby miejskie, bez których miasto nie mogłoby funkcjonować. I teraz tak, jeżeli na przykład facet chce wyskoczyć, albo wyskoczył przez okno, przyjeżdża pogotowie i oczywiście przyjeżdża policja, bo służby pracują razem. Jeżeli facet źle zaparkował na przykład, to przyjeżdża policja i policja zleca przestawienie samochodu mnie. Jeżeli się coś tam zatka na przykład, bo ktoś coś zepsuje, jakaś rura, to przyjeżdża kanalizacja, firma kanalizacyjna, i przyjeżdża też policja, żeby wyjaśnić to wszystko. I te wszystkie służby współpracują ze sobą. Dlatego ja też współpracuję. Nie jestem na usługach policji, tylko współpracuję z policją. Dostajemy zlecenia od policji. I tak samo od Straży Miejskiej. Bo to są wszystko służby. I ja jako pracownik jestem, można powiedzieć, nie można powiedzieć, tylko podlegam prawnie. Jestem też prawnie chroniony jako urzędnik państwowy. Jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach.